Siemaneczko ludziska, z tej strony Darkos i pokażę wam dzisiaj bez żadnego wstępu trzy ciekawe modyfikacje nadające się świetnie do survivalu. Mianowicie zaczynajmy. Na pierwszy początek pokażę wam bardzo małą rzecz, S-Cryopod, coś takiego. Bo jak wiecie, do Space'a po którejś aktualizacji doszło mianowicie coś takiego jak komora kriogeniczna. Wygląda to w ten sposób. Modyfikacja oczywiście tylko, polepsza wygląd. Jak widzicie, macie większą szybkę, bo zwyczajne jest to mianowicie. Uwaga. Dajcie mi chwileczkę, bo omawiam. Gdyż zwykła wygląda w ten sposób. O, proszę bardzo. Też wygląda ciekawie, lecz no, ma tylko takie malutkie drzwiczki. Widzicie sami. Wyjrzeć się z nich niestety nie da. W tej szczycie nawet nie widzielibyśmy, żeby ktoś był, no jednak tu by się świeciło na niebiesko. A mianowicie, jeżeli wejdziemy do tej, no widać, mamy wielki, obszerny widok. No, rozglądać też się nie można, ale gdyby, prawda, gralibyśmy z kimś, byłoby widać, że ktoś tutaj siedzi. Drugą modyfikacją, którą chciałem wam pokazać, jest kapitalna oczywiście, no super modyfikacja, mianowicie Blast Door. Drzwi są dość duże, szerokości mają 12, wysokości 7. No, do survivalu jak znalazł. No, jak widzicie, no niestety na 4 kratki chyba prawdopodobnie wzwyż idą. Ale jeżeli budujecie statki czy cokolwiek i powiedzmy chcecie mieć fajne drzwi, nie używając tych małych bloczków czy tam z modyfikacji też, to Blast Door naprawdę no jest dość fajny. No ucinając brzegi, no to macie 10 szerokości, no to średni statek powinien się zmieścić, prawda, do takiej bazy jako wrota lub też na łazik. To byłby niegłupi pomysł. Jak dla mnie modyfikacja dość przydatna. Przetestowałem oczywiście te obie modyfikacje na survivalu, więc dość fajnie to wygląda, dość fajnie się gra z tymi modyfikacjami, także co tu dużo mówić, no polecam bardzo. I to. Ostatnią modyfikacją, jaką chciałem wam pokazać, jest Capital Thrusters. Mianowicie silnik jest wielkości, wielkości z innej modyfikacji silnika Tytan. Jednakże wystarczy jego, dwie sztuki, by rozpędzić dość, ale to dość spory statek. No, silnik może nie wygląda imponująco, nie jest jakiś tam wybajerowany, jednakże jeżeli go zamontujemy do gigantycznego statku i damy dwie sztuki z tyłu, gdyż próbowałem to na bardzo wielkim statku, to naprawdę ma dość spory ciąg i rozpędza się, do maksymalnej oczywiście w Space'ie z tym ogranicznikiem chyba do 104, to jest dalej, to ja wiem ile, no może max w 15 sekund. Także jeżeli, no jedyną wadą jest tego, że to chyba zżera dwa duże generatory, jeżeli chodzi o moc. Ale silnik jest kapitalny, no normalnie dla mnie jest to genialne, wykonanie dość ciekawe. Jest w dwóch wersjach chyba. Albo i też nie, no są z tego co widzę tutaj dwie. Ale to chyba chodzi o to, że on tam nie ma tego wyziewu, czy jakoś tak wylotu tego ognia. Lub też się aż tak nie błyszczy. No ale jak dla mnie silnik dość fajny. Dość mocny. I zbalansowany, jeżeli chodzi o pobór energii. Także no naprawdę, polecam go serdecznie do dużych statków, jeżeli chcecie robić powiedzmy wielkie floty, to on się nadaje. Te drzwi mogą się przydać też do dużych statków, tak
także też polecam, jeżeli byście chcieli, powiedzmy, robić jakieś serie przygodowe sobie tak o, na survivalu z kumplami, to te zamienniki za no, oczywiście te, które zostały dodane przez twórców Space Engineersa, taki zamiennik dość fajny, prawda? On chyba jest tak samo budowalny, momencik, chyba komputer. Tak, to jest tylko zamiennik teksturowy, jednakże no wygląda dość fajnie. Z tyłu też, o, widzicie. No więcej jest z tego, że jest wolny. No tutaj są tylko dwa paski, prawda? No i po boku. Także z tej strony, z mojej strony, to by było na tyle. Jeżeli chodzi o te trzy modyfikacje, bardzo polecam do survivalu. Przetestowałem, są genialne. I w tym odcinku byłoby tyle z mojej strony. Także dzięki, że dotrwaliście do końca odcinka i na razie do następnego.